Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam o najważniejszej informacji w waszym życiu. Słuchajcie mnie bardzo uważnie. To naprawdę są najważniejsze słowa w waszym życiu. To są słowa prosto z nieba. To są słowa i to jest przesłanie samego Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt i wszyscy w Polsce, czy większość ludzi w Polsce, będą świętować, ale co? Będą świętować, że 2000 lat temu urodził się historyczny Jezus. Ale ja mam pytanie. Czy kiedykolwiek Jezus narodził się w twoim sercu? To naprawdę jest bardzo ważne pytanie, bo mnie nie obchodzi, do jakiego kościoła ty chodzisz. Mnie nie obchodzi, że będziesz klękał przed żłobem. Mnie nie obchodzi, że będziesz całował małą lalkę. Mnie to nie obchodzi. Mnie obchodzi, czy w twoim sercu jest miejsce dla Jezusa Chrystusa. Mówię wam prawdę, mówię wam słowa Jezusa Chrystusa. Mówię wam słowa Jezusa Chrystusa. To są słowa ku życiu. To są słowa ku życiu. 2000 lat temu Jezus Chrystus powiedział, to były jego ostatnie słowa. Powiedział, wykonało się, wykonało się. Co się wykonało? Zbawienie człowieka się wykonało na tej ziemi. Zbawienie człowieka się wykonało. Twoje zbawienie się wykonało. Twoje zbawienie. Ale czy jesteś zbawiony? Ja nie wiem, czy jesteś zbawiony. Dlatego, że żeby być zbawionym, musisz przyjąć do serca zbawienie. Przez wiarę. Przez swoją wiarę. Musisz przyjąć i zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego serca. Musisz zrobić dla Niego miejsce. Musisz oddać Mu swoje życie. I musisz narodzić się na nowo. To są słowa Jezusa Chrystusa. To nie jest moje coś wymyślone. On, Jezus Chrystus osobiście powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. Więc jeżeli chcesz ujrzeć po śmierci Boga, jeżeli chcesz Go ujrzeć, musisz narodzić się na nowo. A nowonarodzenie jest to narodzenie się Ducha Świętego w Tobie, Bożego Ducha w Tobie, przez wiarę, przez zgięcie swojego kolana przed Bogiem i powiedzenie: Jezu Chryste, Jezus, przyjdź do mojego życia, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci wszystko, ustanawiam Ciebie moim Panem, moim Zbawicielem. Słuchajcie, 10 lat temu ja podjęłam taką decyzję. Ja byłam osobą, która była bardzo zagubiona. Byłam osobą sukcesu również. Miałam wszystkie te rzeczy, o które wy zabiegacie, co świat się zabija. Skończyłam studia na prestiżowym uniwersytecie. Mieszkałam za granicą. Podróżowałam. Zwiedzałam świat. Ale w sercu miałam pustkę. W sercu nie czułam szczęścia. I kiedy zawołałam do Jezusa, zawołałam do Boga, Boże, ja Ciebie nie znam, ja chcę prawdy. Wtedy spotkałam się osobiście z Jezusem Chrystusem. To było najważniejsze spotkanie mojego życia. Najpiękniejsze spotkanie mojego życia. Bo to nie był żaden gość w obrazku. To nie była żadna lalka, co ją całowałam. To była miłość. To było szczęście. To była dobroć Boga. Zalała mnie dobroć Boga. Zostałam uzdrowiona z depresji, z pustki. Życie stało się piękne, wypełniło mnie pięknem. I dzisiaj wstaję szczęśliwa. Dzisiaj wstaję wolna. Głoszę to dlatego, żeby każdy z was miał szansę usłyszeć prawdę, żeby każdy z was miał szansę pojednać się z Bogiem, bo Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. I Jezus Chrystus to nie żaden historyczny postać. Jezus Chrystus to żywy Bóg.
oddziela cię od Boga grzech. Oddziela cię grzech. I Jezus Chrystus był ofiarą za twój grzech, żeby przyjąć Jezusa do swojego życia. Stajesz sam przed Bogiem. Stajesz sam na sam przed Bogiem. Uznajesz, że Go potrzebujesz. Uznajesz, że On ci jest potrzebny. Uznajesz, że Boga chcesz. I to zaczyna twoje nowonarodzenie. I uznajesz wtedy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Uznajesz słowa Ewangelii jako prawdę. Uznajesz i wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy. Za twoje grzechy. Za twoje osobiste grzechy. I to jest nowonarodzenie. Bo przyjdzie do ciebie Święty Duch i wypełni ciebie. I da ci nowe życie. Nowe życie. Nowe życie. Wolne od strachu. Wolne od strachu przed śmiercią. Wolne od strachu przed chorobą. Jeżeli ktoś z was chciałby się teraz pojednać z Jezusem, podejdźcie do nas. Podejdźcie do nas i pomodlimy się razem. Jeżeli potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie, położymy na was ręce i Boża moc uderzy w każdą chorobę, w każde zniewolenie i będziecie wolni, tu, teraz. Ale jeżeli odejdziecie stąd, to ja zachęcam was, żebyście już dzisiaj, każdy z was, zawołał do Jezusa o prawdę, żeby Jezus przyszedł. Nie jako Jezus w jakichś rytuałach świątecznych. Nie jako Jezus, co siedzi w jakimś koszyku jako lalka, tylko jako żywy Jezus. Już dzisiaj zawołaj, żeby Jezus żywy przyszedł do twojego życia. Zmienił twoje życie. Wypełnił twoje życie swoim Świętym Duchem. Amen.